Witajcie, edukacja na maksa z tej strony. Dawno nie było trików informatycznych, więc wymyśliłem taką oto lekcję. Tematem dzisiejszej lekcji będzie czym jest pulpit i czym jest menu start, ten pasek. Pewnie większość z Was myśli sobie, a zrobili taki pasek, pewnie jest. Ale jak, na jakiej zasadzie w ogóle ten pasek działa? Podobnie jak to jest z pulpitem. Otóż sprawa jest dość prosta. Jedno i drugie jest folderem. No dobra, powiecie. No dobra, folderem, no dobra, ale o co chodzi? Ja zawsze mówię moim tak. Jeśli chodzi o pulpit, to pulpit to jest po prostu folder, którego zawartość widać po uruchomieniu komputera. Zaraz wam pokażę, jak taki pulpit można odnaleźć spokojnie w komputerze. Wystarczy, że tutaj wpiszemy sobie desktop. I powinno nam się odnaleźć. Oczywiście nie odnalazł się, bo to jest Windows 7. Jest to poukrywane, ale... Więc nie jest to takie już nie będzie łatwe. W starszej wersji to działało. W 77 też można było pisać desktop, się znajdowało pulpit. Teraz trzeba już wchodzić w ustawienia użytkowników. I tutaj, jak wejdę w siebie, to tutaj niestety tego jeszcze nie widzi. A, już pulpit można widać. O, widzicie, pulpit już widzicie. Mamy dowód, że jest folder. Z menu startem będzie prawdopodobnie większy problem. Menu. Prawdopodobnie w ten sposób go nie znajdę. Nie, udało mi się znaleźć, zobaczcie. I zobaczcie, to tutaj jest w tym miejscu, te wszystkie te foldery, to jest to, co się znajduje w menu starcie. Myślałem, że będę miał większy problem. Nie wiem, jak to wygląda w 80. Nie próbowałem szukać pulpitu ani menu startu, ale podejrzewam, że będzie działało to na podobnych zasadach. Menu start, start albo pulpit czy desktop, powinno się udać znaleźć. Mam nadzieję, że troszkę Was zaciekawiłem temat, będziecie sobie grzebać, szukać, interesować się tematem. To tyle, pozdrawiam. Edukacja do maksa.